Tomek nam pokazuje, co tu się działo. Ty, ale dobra, jak to się stało, że ktoś tam został chwycony? Przez kogo w ogóle? O co tu chodzi? Nie, to ja Marconia żem chwycił. Krawatem z tyłu. Ty Natana Marconia? Tak. Dlaczego? Za konferencję. A to znaczy za co to konkretnie? Nie, no po prostu za to, żeby wiesz, też przełamał się i wziął ze mną tą walkę w końcu, no bo tak jakoś nie mógł się, trzeba tutaj trochę złej krwi na... No dobra, ale co... Jakby, no. No dobra, ale tak byłoby wesoło. Nie, bo on na konferencji na koniec, nie wiem czy widziałeś, ale on wleciał w bagietę. Jak wlatywał w bagietę, to jakoś rykoszetem we mnie też wleciał i jeszcze mnie całego oblał, więc to było bardziej też za to. Aha, czyli wtedy się odpaliłeś, tak? Na koniec. Jak on jakby rykoszetem trafił? Nie, bo to było na konferencji, jak byliśmy i już wtedy się konferencja zakończyła i tutaj wróciliśmy na ścianki. Rozumiem. No dobra, czyli generalnie ty chcesz walkę z Natanem, tak? Wiesz co, mi się wydaje, że ludzie tego chcą. Tu trzeba robić fajne show, jesteśmy freakami i wydaje mi się, że taka walka by więcej mogła po prostu ludziom dać ciekawych, że tak powiem, impulsów, ciekawych emocji. Zwrotów akcji w klatce i lepiej by się oglądało taką walkę ludziom niż jakąś inną, no nie oszukujmy się. No po ostatniej twojej walce na Fejmie, gdzie byłeś w teamie z Fabiańskim, pokazałeś duszy wojownika, pokazałeś się z bardzo dobrej strony, masz ogromne wsparcie od widzów, jakby od 7 miesięcy masz inną partnerkę, nie wiem jak jest z twoimi imprezami, czy imprezujesz, czy nie, ale czy... Nie, nawet na Sylwestra, teraz szczerze powiem ci, że praktycznie nic nie robiłem, bo ja teraz przez ostatni tydzień 3 razy byłem w Warszawie i wracałem do Szczecina. Wyobraź sobie to, stary. Ja rozumiem, to jest jakby normalne w tym świecie i jakby ty teraz zauważyłem, że jakby taki Tomek Olejnik 2.0? Tak, tak. Nie, ja teraz dużo różnych rzeczy robię. W ogóle w internecie cały czas staram się siedzieć. Też na Twitchu próbuję jakieś tam streamy robić. IRL-e też. Ale na Twitchu też z Gierek właśnie próbuję, a do IRL-e właśnie miałem... czasami też odpalam jakoś, ale dopiero wchodzę w to, bo jakoś ciężko mi jakby złapać ten content. Jakbyś był na miejscu w Szczecinie, byś mi pomógł pewnie. Pewnie tak. Jestem na Warszawie, więc musisz się przeprowadzić do Warszawy, bo się dużo dzieje. Wszędzie chcą cię, do każdej federacji praktycznie. Kurczę, czy spodziewałeś się takiego zwrotu akcji po tej walce na Fame? Ojej, szczerze to nie. Dopiero później, jak zobaczyłem odbiór ludzi i to, co tam się dzieje, to tak jakby zaskoczyłem się pozytywnie i w ogóle wszystko w ostatnim czasie tak się zmieniło, że to jest dla mnie naprawdę coś mega, dlatego staram się wykorzystać, że tak powiem, 5 minut i robić wszystko, co się po prostu da, żeby nie iść tylko na walkę, zrobić walkę, zgarnąć siano i tyle, tylko jakoś dookoła staram się wykorzystać te 5 minut. No. Wiesz co, zauważyłem na twoim Instagramie, że właśnie napisałeś swoje plany, jakie masz, że chcesz właśnie nie tylko to, żeby na konferencjach dymić, chcesz też pokazać w walce swoje umiejętności. Jak będzie teraz z tą walką, którą masz najbliższą? Czy ty ją wygrasz? Czy rzeczywiście teraz będzie Tomek Olejnik zapewniał, że wygra walkę i ją wygra rzeczywiście i ręce będą twoje w górę uniesione na końcu? Jeżeli chodzi o mój okres przygotowawczy teraz po ostatniej walce, no to nie miałem okazji zbytnio jakoś się przygotowywać, no bo to naprawdę po ostatnim Fejmie były święta od razu i Sylwester i w sumie musiałem jechać do Krakowa, do Warszawy i w ogóle, więc tak naprawdę dopiero od jutra mam wolny czas, żeby cokolwiek móc zrobić, no bo ostatnie dni to naprawdę były bardzo intensywne i nie mogłem nawet szczerze pójść na salkę. Rozumiem. Czyli mniej więcej od gdzieś pojutra czy pojutrze będziesz... Od jutra na pewno, ale no wiesz, jakby można powiedzieć, tam zauważyłeś grafikę Gladiatora, dlatego że na ostatnią chwilę można powiedzieć, że to wziąłem i muszę po prostu stawić czoła wyzwaniu, pokazać się z dobrej strony i wygrać się charakterem. Okej, okay, charakterem, może też trochę umiejętnościami. A powiedz mi, czy ty masz już jakiś może plan na swojego przeciwnika, czy po prostu tak idziesz na spontanie? Plan zawsze jakiś sobie obmyślam, ale to na razie jest zbyt krótki. No w sensie nie mam teraz zbytnio też jakby przygotować się pod konkretną osobę, bo to będzie, wiesz... Tak. Słuchaj, a to takie pytanie... Mogę jedynie przygotować się...
wydolnościowo, ale i tak jest mało czasu, ale wiadomo, no, ta kondycja codziennie będzie się biegać i do tego treningi dorzucać, no to na pewno będzie trochę lepsze niż jest. Powiedz mi, nie uważasz, że Tomek Olejnik w tym momencie jest w takim miejscu, w którym może by potrzebował menadżera, który by się zajmował jego wszystkimi sprawami w koło, organizował mu jakby wyjazdy, wiesz, taki organizer, który mu pomoże jakby skupić się na treningach, a sam Tomek Olejnik nie będzie musiał się jakby przejmować tym, jak pojedzie, dokąd i gdzie będzie spał? A rzucasz propozycję? Nie, ja niestety nie mam czasu, ale zadaję pytanie, bo nie wiem, czy nie jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś mieć osobę, która będzie ci w takich sytuacjach pomagać, nie? Może byś wtedy się sfokusował na treningach, a później zbierał triumfy. Może być, to więc mój mail Tomek Olejnik, twaki na końcu, @gmail.com. Proszę bardzo, Tomek się tutaj zareklamował, że potrzebuje menadżera. Ja oczywiście, jeżeli będę miał dla Ciebie jakąś propozycję, a już się jacyś tam znajomi pytali, czy byś nie zareklamował serwera GTA Roleplay na swoim Twitchu. Oczywiście powiedziałem, że na pewno się dogadamy, więc jak coś, to będę do Ciebie kierował informacje. Ja Tobie życzę powodzenia i dzięki za wywiad. Dziękuję.